Witajcie kochani w kolejnym filmiku Pomalujmy Słowa. Dziś przeczytamy sobie bajkę La Fontaine'a pod tytułem Bocian i Lis, a następnie przygotujemy bociana i lisa z papieru kolorowego oraz kartoników. Przygotujcie sobie do tego klej i nożyczki. Zapraszam do słuchania. Nie wiem z jakowej przyczyny bocian do lisa przybył w odwiedziny. Lis skąpiec właśnie siedział przy obiedzie. Oto gość, chytrze powiada. W pory przychodzisz, sąsiedzie, możesz głodny, czym chata bogata, tym rada. To rzekłszy, leje na płaskie talerze rzadką polewkę i gościa częstuje. Ale bocian na próżno do jadła się bierze i na swój talerz jak dzięcią długim dziobem kuje. Nie wykuł ani kropli. Lis żłopie co siły, żałując, że gość luby nie ma apetytu. Niegłodnym, rzeczy bocian, lecz sąsiedzie miły, jutro, jeżeli łaska, przyjdź na obiad do mnie. Lis machnął kitą. Zbyt wiele zaszczytu, rzeczy mrużąc oczki skromnie. Stawię się niezawodnie. Pościł przez dzień cały i obiadowej doczekawszy pory, nadchodzi wielce zgłodniały. Bocian stawia dwa gąsiory z szyją długą i wąską. Jedz, lisie, powiada, proszę, czym chata bogata, tem rada. I sam w gąsiorze długim dziobem tonie, smaczno zajada. Lis ślinkę połyka, wietrzy jakieś miłe wonie, sięga łapą, ostrzy zęby, lecz na próżno mordkę wtyka. Szyja długa, ciasne wręby, nie ugryźć, ni zmoczyć gęby. Szkło tylko liże i skrobia, a bocian dziobie i dziobie. Wydziobał wszystko. Mój luby sąsiedzie, rzecze. Jak widzę, nie jesz. Czyś nie chory? Zrozumiał lis. Inacz co, chociaż po obiedzie, stropiony i zawstydzony, jak gdyby kurze dał się złapać w szpony, zemknął do nory. Chytre lisy, pomnijcie, że do czasu sztuka. Znajdzie się w końcu bocian, który was oszuka. Do dzisiejszej pracy potrzebujemy papieru kolorowego, sztywnych kartek, ja mam takie od kalendarza, dlatego tutaj mają dziurkę, nożyczek, kleju i długopisu. Kolory, których będziemy potrzebować, to szary, zielony, czarny albo jakikolwiek, bo ciany są białe, więc tutaj wystarczy zwykła kartka i na lisa pomarańczowy. Przyda się potem też trochę białej kartki na białe elementy lisa, ale to dodamy na samym końcu. A na razie musimy narysować na każdej takiej kartce. Na pomarańczowej liska, mój wygląda tak, zostawmy troszeczkę na dole, żeby móc to potem zagiąć lub przykleić resztę. Bociana na jakiejkolwiek białej lub czarnej kartce, bocian wygląda tak. Na zielonej kartce rysujemy to, co będzie trawą, w ten sposób. A na szarej kartce rysujemy naczynia, o których była mowa w bajce La Fontaine'a. I kiedy już będziemy mieli narysowane, musimy je tylko wyciąć. Tylko po zewnętrznych liniach. Środkowych nie wycinamy. Środkowe są tak dla nas poglądowo, żebyśmy potem pamiętali, co musimy dodać lub co uzupełnić. Teraz zaznaczymy oczy i nosek lisa oraz fragmenty, gdzie dokleimy potem białą karteczkę, czyli na piersi lisa i na końcu ogonka, może trochę też tutaj pod pyszczkiem. I takiego liska na razie zostawiamy.
Teraz zaginamy trawę. Ze zwierzątkami, które są większe, będzie trochę trudniej. Więc teraz obserwujcie uważnie, co robię. Bierzemy naszą sztywną karteczkę i ucinamy z jej długości dość cienki słupek. Mamy słupek. Mamy też nogę bociana. Tu zostawiamy kawałek, który zagniemy w ten sposób. A to, co wystaje nad bocianem, ucinamy. A teraz to sklejamy. Bocian gotowy. To samo robimy dla liska. I sklejamy. Teraz dorysowujemy bocianowi czarne i czerwone fragmenty. Taki oto bocian został skończony. Teraz lisek. Z liskiem będzie trochę trudniej, bo nie mamy białych flamastrów, a trzeba będzie mu wybielić pierś i koniec ogonka. Więc bierzemy którykolwiek z naszych kolorów dostępnych i spróbujemy wyciąć mniej więcej te same kształty, które sobie tutaj narysowaliśmy. Możemy je spróbować przerysować. O, lisek już stoi. I poprawiamy buzię. Lisek jest gotowy. Teraz została ostatnia część naszego dzisiejszego warsztatu, to znaczy ustawianie tego wszystkiego na ostatniej kartce. Spróbujemy to zrobić tak. Lisek po jednej stronie, bocian po drugiej stronie, za nimi w tle trawy, a między nimi naczynka. Czyli obok bociana gąsior, a obok lisa talerz. No to przyklejamy wszystkie po kolei. Przyklejamy tymi zgiętymi fragmentami.